Nie jest ci pewnie obce pojęcie funkcji i rozumiesz taki napis f od x równa się x kwadrat plus 1. Prawda? Czyli to jest standardowa definicja funkcji, f jest jej nazwą, x jest argumentem, no i tutaj jest sposób obliczenia wartości w funkcji w danym punkcie x. No na przykład g od y, na ten argument nie zawsze musi się nazywać x, no jak go nazwiemy, to jest wszystko jedno, ale zwyczajowo x to jest najbardziej popularna litera używana do definicji funkcji. No tutaj g od y na przykład równa się pierwiastek z y minus 3. To jest inna definicja funkcji. No jeszcze w zasadzie w definicji funkcji powinniśmy podać dziedzinę, czyli zasób tych argumentów, które możemy wstawiać tutaj, aby obliczyć wartość tej funkcji. Ale nie zawsze jest tak, że funkcja jest zadana jednym wzorem na całej swojej dziedzinie. Może się zdarzyć, i tu jest prosty przykład tego rodzaju, że na różnych fragmentach swojej dziedziny funkcja ma różne wzory, różne sposoby obliczania jej wartości. No i w tym filmie zobaczymy, jak taką sytuację opisać w języku takim matematycznym ogólnie przyjętych formuł. Popatrzmy sobie na tę funkcję. Widzimy, że jej dziedziną jest od minus 9 do 9, przy czym x są ściśle większe od minus 9, a ściśle mniejsze od 9, prawda? Co symbolizują te okrągłe kółeczka małe, to znaczy, że w punkcie minus 9 ta funkcja jest niezdefiniowana. No i tutaj, prawda, ona ma wartość minus 5, potem jej wartość skacze aż do 7 i z powrotem opada do minus 8. Spróbujmy napisać definicję tej funkcji, czyli f od x, może f, na f od x równa się. No i to zwykle stosujemy takie klamerki i tutaj wypisujemy różne wzory i tutaj zakres. Czyli pierwszy zakres to będzie, zwyczajowo idziemy tutaj od najmniejszej wartości do największej argumentów, czyli x dla x-ów, które jest ściśle większy od minus 9, no i to jest ważne, że tutaj jest ściśle większy, dlatego że właśnie w punkcie minus 9 ta funkcja nie ma wartości, no aż do minus 1, prawda? I mniejsze równe minus 1, widzimy, że w punkcie minus 1 tutaj, co symbolizuje z kolei to kółeczko zamalowane, funkcja ma wartość właśnie taką, czyli minus 5. Czyli wartość tej funkcji jest minus 5 dla x-ów od minus 9 do minus 1, przy czym w punkcie minus 1 właśnie stosujemy ten wzór, czyli jest minus 5. Potem mamy, prawda, od minus 1 x większe od minus 1 i znowuż jest ważne tutaj, abyśmy napisali ściśle większe od minus 1, a nie większy równy, gdyż wtedy tutaj w punkcie minus 1 ta funkcja miałaby dwie wartości, a to jest niemożliwe, w każdym punkcie funkcja ma jedną wartość. No i to musimy pamiętać o tym, dlatego że w punkcie minus 1, tak jak mówiłem, używamy tutaj tego opisu, czyli wartość funkcji jest minus 5. No i potem dla x-ów większych od minus 1 aż do 7, przy czym również w punkcie 7, prawda, ta wartość jest taka sama, co znowuż symbolizuje tutaj to zamalowane kółeczko, czyli x jest mniejsze, równe 7, no i wartość tej funkcji jest 7. I wreszcie ostatni fragment dziedziny, mianowicie od 7. I znowuż ważne jest, że tutaj jest ściśle większy od 7, dlatego że dla x równego 7 wartość jest 7, aż do 9, przy czym 9 jest wyłączone z dziedziny. Ta funkcja nie ma wartości w 9, czyli jej dziedzina kończy się na 9 i ta nierówność jest tutaj ostra. No i wartość tej funkcji jest minus 8. No i to jest opis taki symboliczny w ogólnie przyjęty sposób dla takiej sytuacji funkcji określonej na różnych przedziałach różnymi wzorami. No tu akurat te wzory są bardzo proste, bo ta funkcja jest stała na każdym z tych przedziałów. No mogłoby być tak, że zamiast minus 5, na przykład tu jest jakaś formuła, na przykład na tym przedziale ta funkcja mogłaby być x kwadrat plus 7, prawda? A na innym przedziale mogłaby być minus 7 plus 15x, a tutaj mogłaby być na ostatnim 32x do trzeciej. No to też by mogło być w ten sposób, no ale ta nasza funkcja właśnie jest opisana takimi prostymi formułami, to znaczy na każdym z tych przedziałów jest stała.